Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w trzecim odcinku. Jak to się nazywało? Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Ilustrowanym Magazynie Wężowym. To już trzecie wydanie, styczeń w pełni i kolejne polskie filmy wchodzą do kina. No nie ma ich tak dużo w tym tygodniu. Tak. No jeden, ale to i więcej niż w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu nie wchodził żaden. Podejrzani zakochani. To ja, Albert. No i? Film Sławomira Kryńskiego. Farsa. Trailer zapowiada porządnie zrealizowaną rozrywkę. W moim pokoju w szafie jest facet, który siedzi na wózku inwalidzkim związany moimi majtkami. Wygląda jak trup, ale nie jest trupem. Jest tylko nieprzytomny, ponieważ dostał w łeb. O, to mnie uspokoiłeś, bo myślałem, że siedzisz tutaj, upijesz się i palisz papierosy. Znamy poprzednie filmy tego reżysera, czyli takie z kotkiem w tytule. To pokaż może... kotku, co masz w środku. W środku i to nie jest... To taki... nie tak, jak myślisz, kotku, przepraszam. Zgadza się. Przyznajemy, że jeszcze nie widzieliśmy filmu. Z trailera można zrozumieć, że jest para, która się przez internet jakoś tam poznaje, zaciekawia. Ale Bartek Kasprzykowski i Sonia Bohosiewicz. Tak. A nie jesteś ciekawa, jak wygląda? Włącz Skype'a i go zobacz. Czy ty zwariowała? Ty on zobaczy mnie. Ale się boją, wstydzą się. Bo nie są w rozmiarze zero, tak wywnioskowałam z trailera, że o to chodzi. Sonia nie zawsze jest w rozmiarze zero, bo potrafi do roli się dostosować. I w związku z tym na randkę wysyłają i jedno, i drugie wysyła na randkę dublerów. Wysłałam mu zdjęcie, ale nie powiedziałam, że wysłałam swoje zdjęcie. Niech się pani przedstawi. Nazywa się Jacques. Francuski oczywiście pani zna. Oczywiście francuski pan zna. To taka przyzwoita rozrywka na nie najgorszym poziomie. Wygląda na to, że reżyser jest uczciwy wobec siebie i robi filmy, które nie próbują być niczym innym, a to chyba jest coś, co lubimy, bo rozrywka nawet niekoniecznie ta najwyższych lotów jest bardzo potrzebna i ja Rozrywka lubię. Najniższych lotów też jest bardzo potrzebna. Jak? Jak? Facet naszprycowany, naćpany wstał i poszedł sobie. Jak mógł? Mieliśmy okraść Saszę, a Sasza miał okraść nas, a potem zrzucić to na ciebie, ale to wcale nie miałeś być ty, tylko ten aktor, który wygląda jak ty, a na dodatek wcale nie jest aktorem, rozumiesz? No to rączki. Zapraszamy do Akademii Wężowej. Tutaj się teraz tradycyjnie pojawia takie nagrody węże gmail.com. To jest nasz adres. Jeśli zajmujecie się kulturą w sposób czynny, to zapraszamy, wstępujcie do NES. Już tam trochę ludzi wstąpiło i to najróżniejszych, od tłumaczy, przez radiowców, przez ludzi w kina, przez studentów różnych kierunków artystycznych. To bardzo, myślę, jest fajny punkt w CV. Jesteście członkami Akademii Wężowej. Na pewno wszyscy filmowcy będą chcieli z wami współpracować. Tym, którzy planują karierę dziennikarską, tym bardziej polecamy. Zapewniamy was, że środowisko filmowe będzie was kochać. Zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy, gdzie możecie zobaczyć dużo innych materiałów. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, gdzie szybciej niż tu reagujemy, bo to jest jednak cotygodniowy program, a tam jeśli tylko pojawia się jakiś nowy polski zwiastun i świetnie się zapowiada, to za dużą radością go pokazujemy. Na przykład ostatnio błyskawicznie wytropiliśmy zwiastun nowego filmu Juliusza Machulskiego. Tak, tak, który notabene był wyjątkowo uroczy. I'm out for Gable Gun! Ganz ruhig, wir nicht sich im Rheinstag. Kann später noch genug herumkaspern. Spricht wie ein normaler Mensch. Also, was machen wir? Ja, ist ja gut. Ich habe mich nur in meine Rolle eingefühlt. Wir mussten dann eins in die Fresse hauen. Weiter! W tym tygodniu ukazała się, jest już dostępna w Empiku, komedia. Komedia, tak to sensacyjna komedia. Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości, najnowszy film Mariusza Puiszo. Na Mariusza Puiszo zawsze można liczyć w kategoriach wężo... okołowężowych. Tak, w okołowężowych klimatach. Sprawa jest poważna. Nie wiem dokładnie, to znaczy wiemy, ale nie dokładnie. I nie pamiętam, co dalej tego na... Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości to był jeden z filmów, które były wprowadzane takim bokiem gdzieś na ekrany, że nawet my jako dziennikarze, ja na pewno, mieliśmy problem z tym, żeby zobaczyć go zanim znalazł się na ekranach. Ja pamiętam billboard, który był jakimś takim billboardem łączonym, to znaczy, że był
pół to była reklama tego filmu, a drugie pół to była reklama jakiegoś ośrodka wypoczynkowego, jakiegoś zamku, że rozumiem, że dołożyli się i dzięki temu dostali 1/3 billboardu. Mamy odpowiedniego człowieka. Twój nos to skarb. Jan Blond, to taki ichniejszy Bond. Stanowi dla nas nie lada zagrożenie. Myślimy nad kategorią najgorszy produkt placement, być może w tym roku ją wprowadzimy, być może dopiero w następnym, żeby nie za dużo naraz, ale o tym już w kolejnych tygodniach, w kolejnych audycjach wężowych, na które oczywiście zapraszam. Bardzo serdecznie. I wtedy następuje scena, kiedy pan Olgier przypadkowo strzela panią Bakulnis i zaczyna. Do tej pory mówiliśmy o filmach z XXI wieku, a teraz mówimy o filmie, który kręcony był jeszcze przed stanem wojennym. On wszedł trochę później, ale kręcony był przed stanem wojennym. Rzecz się nazywa Alicja.